Na program zaprasza Bonimed, producent kremu zawierającego Mumio najwyższej jakości. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Pisze baba do zielarza. Dzisiaj pytanie na temat nie tak do końca ziołowy, ale chodzi o naturalną substancję. Słyszałam ostatnio o tajemniczej substancji Mumio. Czy to prawda, że czyni cuda? No rzeczywiście jest to tajemnicza substancja, dlatego że tradycja stosowania tego produktu to jest, no, sięga 5000 lat, bo już opisy są bardzo, bardzo dawno w medycynie tybetańskiej. To jest taka substancja naturalna, która wypływa z gór, z szpar w skałach w górach środkowej Azji, także w Himalajach. I ta substancja ma bardzo ciekawe własności. Otóż odkryto, że jest to bardzo silny adaptogen. Adaptogeny to takie produkty, które powodują większą odporność na stres, na wysiłek fizyczny, dodają siły i energii naszemu organizmowi. I Mumio właśnie takie własności adaptogenne posiada. Istnieją doniesienia, że nawet silniejsze niż żeńszeń, taki typowy ziołowy adaptogen. Jak się to Mumio, co to Mumio w naszym organizmie dobrego może uczynić? Otóż może nam dodać tejże właśnie siły, o której wspomniałem, dlatego czasami jest zwane eliksirem rekordów, bo sportowcy spożywający, zażywający Mumio mają lepsze wyniki sportowe. Również jest to środek o działaniu stymulującym odporność. Jest to środek o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, więc ono ma bardzo szerokie spektrum działania i też regenerującym tkanki. To regenerujące działanie na tkanki zbadano na przykład na podstawie regeneracji, czyli zrastania się kości. Badania były prowadzone na terenie dawnego Związku Radzieckiego, szczególnie w krajach środkowej Azji. Profesor Szarikow, który badał pacjentów na Uniwersytecie Medycznym w Taszkencie. W badaniach nad pacjentami po złamaniach i po operacjach ortopedycznych twierdził, że stosowanie i zażywanie 200 mg tej substancji przyspiesza wzrost kostny o około 2 tygodnie. To jest bardzo długo, bo na przykład kości przedramienia goją się czasami już po 4 tygodniach, wzrastają. Zatem prawie dwukrotnie może przyspieszyć ono złamanie, ale też nie tylko tutaj działa regenerująco. Mężczyźni, którzy mają problemy ze swoim nasieniem, stosując Mumio, mogą się spodziewać tego, iż ich plemniki będą bardziej żywotne, będzie ich więcej, a będzie też wzrosło stężenie testosteronu. Takie badania z kolei prowadzili badacze z Indii, bo tam na tym terenie, w Himalajach i w Karakorum również to Mumio jest pozyskiwane. Więc ta substancja rzeczywiście, no może nie czyni cuda, ale jest bardzo korzystna. Natomiast ważne jest to, co potwierdziły badania uczonych amerykańskich, nie pamiętam już tej chwili jakiego uniwersytetu to było, ale były te badania, w opisie filmu to Państwo znajdziecie. Również badania pana doktora z Austrii, też nie wspomnę nazwiska tego profesora, ale pamiętam tylko, że oboje, i ci badacze amerykańscy i ten Austriak, badali Mumio w kierunku bezpieczeństwa, czy to jest bezpieczny surowiec dla naszego organizmu. Okazuje się, że jest to niezwykle bezpieczny surowiec i on w zasadzie wykazuje działań niepożądanych w zalecanych dawkach, a te dawki, przypominam, to około 200 mg na dobę. Korzystając z okazji, chciałem Państwa też zachęcić, jeżeli chcecie więcej informacji na tematy, które ja tutaj poruszam, możecie Państwo nabyć książki, 2 książki, których jednym jestem autorem, drugim współautorem. Pierwsza nazywa się Zioł Leśnictwa Ojca Grzegorza Sroki. Tam jest też wywiad rzeka z Ojcem Grzegorzem Sroką i koncepcje terapeutyczne Centrum Zioł Leśnictwa Ojca Grzegorza. I druga, profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwaną Wawer. Dziękuję. I chciałbym dodać jeszcze, że Mumio, poza tym, że można go stosować doustnie w dawce 200 mg na dobę, można również stosować zewnętrznie pod postacią maści czy kremów i wtedy ten efekt terapeutyczny Mumio jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o bóle stawów, zwłaszcza stawów kolanowych, bóle mięśni, a także dobrze działa generalnie na skórę i jej wygląd się poprawia. Po prostu jest to świetny środek do regeneracji skóry. Sponsorem programu był Bonimed, producent kremu zawierającego Mumio najwyższej jakości.